Wykład wielkanocny zaczynał się od kwitnej Nedili, czyli od niedzieli palmowej. Od poniedziałku zaczynał się wielki tydzień, wielki poniedziałek, wielki wtorek i tak dalej. Ale takie już obchody stricte związane z Wielkanocą zaczynały się w czwartek. Rano ksiądz celebrował jakby ostatnią mszę przed Wielkanocą, a po południu było, po południu albo nawet wieczorem odbywało się w cerkwi czytanie 12 strasnych Ewangelii, czyli 12 Ewangelii dotyczących męki pańskiej, męki Pana Jezusa na krzyżu. I z tym też były takie trochę związane tradycje, dlatego że do każdej Ewangelii wybierano po czterech, na przykład u nas w cerkwi wybiera się po czterech mężczyzn, którzy przy każdej Ewangelii trzymają świece jakby przy czytaniu i potem jest wymiana i tak kolejno 12 razy. Kiedyś była tradycja, że strzelano z bicza wtedy. Przy końcu każdej Ewangelii strzelano z bicza. Nie wiem, jaki był jakby kontekst. Myślę, że coś związanego po prostu z tym, żeby, nie wiem, krowy się nie rozchodziły albo coś takiego. Kiedyś częściej, bardzo często nawet, dzisiaj już rzadziej, ale od tego czasu, jakby ostatni posiłek je się albo jedzono przed wyjściem jakby do cerkwi na czytanie tych Ewangelii i wstrzymywano się jakby z jedzeniem aż do wielkanocnego śniadania. No tak jak mówię, dzisiaj już rzadziej jakby ludzie się na to decydują, ale trzeba powiedzieć, że no, w Wielkim Tygodniu obowiązuje ścisły post. Następnie był piątek i tak jak powiedziałam, czwartek była ostatnia msza, w piątek i sobotę nie można było służyć już liturgii. Tylko w piątek było założenie grobu pańskiego, gdzie odprawieniu jakby tego nabożeństwa ksiądz i wybrani mężczyźni po prostu przekazywał im jakby płaszcze nycie, czyli materiał taki podłużny, który przez cały rok leży na ołtarzu z namalowanym Panem Jezusem złożonym do grobu. I z tą płaszczenycią wierni i ksiądz i właśnie ta płaszczenycia obchodzi się cerkiew trzykrotnie, a potem składa się ją na tak, jakby do grobu pańskiego. Jest takie przedstawienie, wyobrażenie grobu i tam ta płaszczenycia jest umieszczona. I wtedy to już robi jegomość, ksiądz, składa tam, a wierni od progu na kolanach idą do tej płaszczenyci, jakby oddają jej cześć. W sobotę, całą sobotę jest cerkiew jakby otwarta i można przyjść i pomodlić się, adorować płaszczenycie. I jeszcze jeżeli chodzi o piątek, to nie można było w ogóle używać już od tego czasu, aż do Wielkanocy nie można było używać dzwonów, ale jakby na miejsce tych dzwonów używano takich kołatek specjalnych. To chłopcy najczęściej jakby używali tych kołatek. One się nazywały klesaczki, a na niektórych cerkwiach były zamontowane takie jakby ogromne kołatki, którymi kręciło się aż takim, no taką, jak to się nazywa? Korbą. I one były takie ogromne i one się nazywały, to takie urządzenie nazywało się rapczało, czyli które też taki wydawało dźwięk, że tam jakieś na zasadzie, że deseczki o siebie ocierają, natomiast było to już takie mechanizm już, na przykład w Hańczowej jest jeszcze coś takiego, mechanizm już taki bardziej duży i bardziej słyszalny. Głównie sobota polegała na tym, że przygotowywano po prostu wszystko, co trzeba było do koszyka, czyli pisanki, które ułemków robiło się tradycyjnie jakby metodą woskową, baćkało się, to się tak jakby mówiło, woskiem i farbowało się kiedyś w naturalnych jakby barwnikach, czyli cebula, burak, zielone żyto, olcha, łupiny, orzecha włoskiego. Młode zboże? No, młode żyto. Dokładnie, młode żyto.
Kora dębu. Kora dębu jeszcze tak, na brązowo. Natomiast teraz no jakby bardziej kolory nadaje się pisanką, po prostu jakimiś chemicznymi farbami, tak jak wszędzie. W Wielką Sobotę przygotowywano koszyk do święcenia, ale czasem już w Wielki Piątek pieczono tak zwane paski, czyli ogromne, ogromne chleby. Gospodynie prześcigały się w tym, która będzie miała najładniejszy i największy chleb. I z założenia te chleby miały wystarczyć na cały okres świąteczny, czyli tak naprawdę nie na 2 czy 3 dni, ale na cały tydzień dla całej rodziny, która często była bardzo liczna. Więc pieczono nawet 80 i nawet więcej centymetrowe paski, które często nawet dochodziło do tego, że gospodarz musiał rozbierać piec, bo nie można było jej wyciągnąć, taka wyrosła, a jakby była ważniejsza od pieca ta paska, żeby właśnie być jakby no, tą najlepszą gospodynią. I te paski nie wkładano do koszyka, tylko zawijano je w płachtę, w materiał i gospodarze nieśli je na plecach do cerkwi, do poświęcenia. Lub jeżeli nie było we wsi cerkwi, to pokarmy święcono w sobotę po południu, co kilka domów przyjeżdżał ksiądz, poświęcał pokarmy. Koszyki były zdecydowanie większe, dlatego że kiedyś jakby przez cały okres wielkanocny jedzono tylko to, co było w koszyku po prostu. Nie przygotowywano nic poza tym, nie pieczono nic dodatkowo, tak jak teraz się to robi. No i tak, do koszyka wchodziło chleb. Wtedy to nie było chleba, bo jak mówiłam, była oddzielna paska, którą niesiono na plecach, czyli nie dawano do kosza. Naczynka, czyli to taka już była, że tak powiem, słodka i na tamte czasy atrakcyjna bułka drożdżowa z rodzynkami, z goździkami i trzeba podkreślić, że jeżeli paska była pieczona najczęściej z czarnej, czyli z razowej mąki, która była bardziej jakby taka codzienna, powszednia. Tylko tacy bogaci gospodarze piekli też paski z białej mąki. No to naczynka już zawsze była z mąki białej, pszennej, czyli była takim trochę no, rarytasem po prostu. Luksusem. Luksusem, dokładnie. Szołdra, czyli szynka wędzona, bo praktycznie zawsze przed Wielkanocą zabijano świnie i jakby wyroby z niej, no to było taki, no też jakby luksus trochę, bo nie zawsze, nie wszystkich było tak, żeby cały rok stać jeść mięso po prostu i wędlinę. Boczek, czyli też budżenyna, czyli wędzony boczek. Ser, to najczęściej każdy miał albo krowy, albo kozy, więc biały ser, taki jakby twarogowy, dawano do tego. Chrzan, tarty wykopywano, to też było męska praca. Sól i masło, na którym tutaj na wierzchu
robiono krzyż albo z barwinku, tak jak u nas na przykład się robi z listków barwinku. Ja pokażę jak. Taki bardziej grecki ten krzyż jest. Czytałam, że w niektórych miejscowościach robiono ten krzyż z pieprzu, ziarenek pieprzu, po prostu układano tu krzyż. A jeszcze kiedyś pamiętam, jeszcze babcia jak przygotowywała koszyk, to ten koszyk przygotowywała w ten sposób, że miała zawsze na tą okazję nową łyżkę drewnianą i formowała masło i robiła taki krzyżyk, po prostu takie tu wzorki robiła tą łyżką. Tak. Ten krzyżyk ściągano do skorupki jajka już w czasie śniadania i to zostawiano jakby to masło. Ono było, że na przykład jak wymię, krowa coś miała z wymieniem, to po prostu smarowano i wierzono, że to powoduje, że to wyleczy jakby tą jakąś tam chorobę. No i ostatnia. Nie ostatnia. Nie ostatnia, bo jeszcze jajka. Jest jeszcze kiełbasa, no i jajka. Baćkane, czyli malowane woskiem. I ostatnie dawano jajko, które łupiono ze skorupy i to było jajko, które dawano jakby zawsze na wierzch. I to było jajko, którym przy wielkanocnym śniadaniu ten, który jakby wyciągał z koszyka, czyli najczęściej gospodyni, dzieliła je na tyle części, na ile było domowników i to jakby było takie jajko, przy którym składano życzenia i którym się dzielono. Przykrywano to serwetką, albo jakąś haftowaną, albo właśnie taką robioną na szydełku. Zresztą no, dalej tak jakby to wszystko praktycznie tak się u nas w domu dalej. Ten koszyk tak wygląda jak u nas zawsze. I ozdabiano barwinkiem, praktycznie zawsze. Barwinek był do tego, żeby ozdabiać wielkanocny koszyk, bo on akurat wtedy bardzo często kwitł. Więc jeszcze miał takie dość atrakcyjne fioletowe kwiatuszki. No teraz wiadomo, to tam jeszcze czasem jakimś tam asparagusem, bukszpanem, ale tak najbardziej tradycyjnie to jest przystrajanie koszyka barwinkiem. Więc on wyglądał tak, jak tutaj widać. Z takim koszykiem, tak jak mówiłam, albo jeżeli nie było cerkwi w danej miejscowości, to święcono to w Wielką Sobotę. Albo jeżeli była cerkiew, to z taką paschą na plecach, no teraz już nie ma paski, czyli z takim koszykiem. Idzie się na mszę na godzinę w 11:30 w nocy, z soboty na niedzielę. To jest taka msza, gdzie jeszcze przychodzi się, jeszcze jest płaszcze nycia, jeszcze jakby jest taka jakby, jak to powiedzieć, żałobna. Część, że Pan Jezus nie żyje. Potem wychodzi się na procesję w koło cerkwi i jak się przychodzi, już jest jakby utrenia, czyli taka jutrznia, czyli taka jakby radosna msza, a po niej jest liturgia. I po liturgii zostają oświęcone te koszyki. No i wraca się do domu. Niektórzy jedzą śniadanie zaraz po powrocie, czyli na przykład o 3:00 nad ranem, a niektórzy kładą się jeszcze spać i dopiero wstają. Co ważne, przed śniadaniem nie powinno się nic jeść. Jakby obowiązuje jeszcze dalej cały czas post, to powinien być pierwszy posiłek. I jeżeli na przykład ktoś wstrzymywał się z jedzeniem od czwartku, no to właśnie to jest pierwszy posiłek po 2,5 dnia.